Siemano, tutaj Stefan Bąk i witam Was w kolejnym unboxingu w tym miesiącu. Dzisiaj głośniki Logitech Z333. Zapraszam do oglądania. Jak tutaj widać, kurde, sobie musiał w***ć chyba i musiał sobie paluszkiem tu się pokatować, albo jakąś paczką po prostu dostało i tyle. Przejdźmy do otwarcia. Profesjonalnie, głośniki profesjonalnie w jednofolię. Gdzie już karton mam. Uwaliłem sobie karton, myślałem, że więcej zabezpieczenia będzie. To chyba albo z Media Expert, albo na sortownik to się chyba kopał. Ale trochę to twarde było, więc się poddał. Patrzcie, ile folii, nie ekologiczne szmaty. Głośniki, chyba jedne z lepszych w cenie 230 zł, 80 W, mocny bas, wejścia jakieś i taka fajna kontrolka. Front pokażę jeszcze, tu jest co się kontroluje, tu masz głośnika, tu masz subwoofer i w ogóle decyzja na temat tych głośników to było albo kupić, albo wydać 500 zł i kupić. Albo wydaj 500 zł i kupić JBL. Jakie JBL? JBL 10300, czyli monitory studyjne, dzięki którym mix i master mógłby być bardzo dokładny i profesjonalny. Aczkolwiek nie dokonałem tego, jednak zakupiłem takie oto tańsze głośniki. No więc zacznijmy. Tutaj mamy na początku jakieś gówno. Tutaj zaczynamy od nie wiem czego. A pachną znowu chińską elektroniką. To jest karton. Zaczynam od dwóch rzeczy. Tutaj jest właśnie ten to kontroler i kabel. Tu mamy jakąś importę, cefty, kompilację, edwarytaty, informatio. Nie wiem co to. Tutaj mamy chyba głośniki same. No i fajnie zapakowane w sumie. Głośnik jeden, no i mamy subwoofer, taki nawet pasek, żeby wyciągnąć. Karton odłóżmy. Ciężki trzymaciarz jest. Ciężki trochę jest maciarz, a jest twardy, więc dużo osób trzyma nogi na subwooferach. Śmieję się dzieje, bo jest fajny i twardy taki. Mamy subwoofer. I teraz odpakujemy głośniki. Oh shit. Dobra, jest, nic nie widać. Co tu jest za informacja? Nie dawać dziecku, bo się udusi i... Nie dawać mniejszemu dziecku, bo też się udusi, ok. Więc teraz trzeba by go zamontować, podłączyć i tak dalej. A więc zróbmy to. Proces podpinania odbyłem bez Was. Tutaj Wam pokażę, jak to teraz wygląda. Tutaj jest subwoofer. Wow. Tutaj jest subwoofer. Pochodzą kable, więc tutaj burdel mało jest. W ogóle od momentu zmiany stanowiska to jest straszny burdel. Więc tutaj jest subwoofer. Z subwoofera idzie kabel do kompa jeden. Następnie z subwoofera idzie wiadomo tutaj prąd. No i wchodzą w niego dwa kable, czyli lewy ten głośnik, no i jeszcze ten oto gówno. Zaraz coś odpalimy, żeby przetestować. Z tego co każe, przekręcie na maksa bas na subwooferze. Zobaczymy, jak to będzie brzmiało. Oczywiście taki oto telefon nie odda w pełni tego, co słychać. Thank you.
gościu. Ale to basen napierdziela. Nie wiem, czy nie będę musiał przenieść tego na to, żeby nie było na dole słuchać tego basu, bo to może być okropne. Zmniejszmy trochę bas. Jest to pokrętło. Ono jest tam, o ja, to jest okropne miejsce na takie pokrętło. I zbijmy kompletnie na przykład teraz bas. Zobaczcie, przepustnica. Hipa. I teraz bez basu. Wtedy w ogóle nie ma basu i to brzmi okropnie. Wtedy kompletnie bas się włącza. Zobaczcie, tutaj jest minimalna głośność. A gdzieś tutaj jest NL2. Więc to wiecie, to jest... I minusem jest to pokrętło. Ono jest, jest strasznie luźne i to mi już przeszkadza na pewno. Możemy coś innego jeszcze spróbować. Mogę tutaj... Akurat mi się powiadomienie wyświetliło, które już przeczytałem 8 razy, ale pozdrawiamy Gryniu. Tak, jakby to nie jest głośno, ale możemy... O kurde. Powiem tak, jak będzie o sąsiadów, to budzić to na chillu. Ja tutaj ledwo dokręciłem i to już jest głośno. Jak będzie obudzić sąsiadów, tak jak tutaj, tak jak czytałem opinię, na chillu tym sąsiadów obudzicie. Na pewno nic na fula. Kolejne coś znalazłem. Na kółnie się wsiedliło. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o głośniki, to są najdroższe głośniki, jakie w życiu miałem. 200 zł. Najtańsze, a czego miałem najczęściej, jak miałem głośniki Bluetooth. Wiecie, że głośnikach Bluetooth, chcę powiedzieć, że najdroższe głośniki Bluetooth, jakie miałem, no to były, nie wiem, 5 zł, znaczy 5 dolarów, 30 zł, takie różne tego typu. To jest najdroższe, jaki mam. A jak chodzi o głośniki takie komputerowe, o tutaj chyba widać, tutaj są takie te jedne głośniki, które miałem, one są, one kosztowały 20 zł. To są głośniki, które świrował, jak już miałem bez przewodu i zbliżki. Pas mają ładny, no ja tak jak mówię, a słuchajcie, to jest inne odczucia. Nie słyszałem jakby innych głośników, ani nic. Więc powiedzmy, pierwszy raz mam, tak jak mówię, pierwszy raz tak drogi głośnik, więc nie wiem, czy to jest dobry bas, czy to jest słaby bas. Nie wiem, chyba to wszystko. Nie wiem, co z tym w tym jeszcze odcinku może mogę pokazać. Bo w sumie oprócz muzyki, to czego się słucha na słuchawkach? Na głośnikach. Możemy... Nie wiem, włączmy jakiegoś mema. Trzeba bas w dół przekręcę, bo normalnie słuchasz czegoś takiego i słyszysz bas. Więc przekręcę go. Trochę zmniejszyłem, bo to aż normalnie... Znaczy, słuchasz czegoś audio, po prostu słyszysz bas. O, tutaj jakiś rem. Podłoga się trzęsie. Nie no, goście, to tak nie można. Nie, no, sprawdzam różne rzeczy, po prostu. O nie, to muszę być cenzury. O ten, to nie możemy. W tym roku to już nie można. Taką historię ma ciekawą, znaczy ja znam taką ciekawą historię właśnie z dźwiękiem wyłogowania się z XP-ka, ale chyba jej nie opowiem, bo to nie jest o tym odcinek. No jechaliśmy tutaj chwilą samochodem, akurat ten samochód to dostaliśmy, nie wiecie o tym, od bezdomnego. Tak, dwa samochody dostaliśmy, przyjechał bezdomny i dał nam dwa samochody. User joined your channel. Microphone activated. Serio, stawiało mi się tak źle. To ostatnio oglądałem, to jest ta przerówka, to tyle. Ja wam dziękuję, bo nie wiem, co mogę wam więcej tutaj pokazać. Bo co, głośnik, subwoofer,
Posłyszeliście mniej więcej, jak to brzmi. Jak to nagrywam, to za 2 godziny pojawi się właśnie film z tych ramów. Albo na 10 gust, na 12. No to za 2 godziny będzie ten film. Więc tak to wygląda, mój kalendarz nagrań. Więc użyjmy Shutdown Sound. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, orka, skurwysyna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo... Kurwa... Ziomek jest pryszczem, kurwa. Nie jestem chory.